Staruszek gdziekolwiek jest, jest niedaleko. Już dawno Arckelik nie odwiedzałem. Chociaż może nie tak dawno. Wydaje mi się, bo to między... No miałem dosyć długą przerwę przecież między końcówką głównej historii, a dodatkami, bo tam się przydarzyło się dziedzictwo Hogwartu. Swoją drogą też to dziedzictwo Hogwartu muszę jeszcze zrobić kilka zadań pobocznych. Ale jak mówię, jak tylko dotarłem tam do końca, to od razu mi się Wiedźmin przypomniał i wielka ochota powrotu do tej historii. Ale to nie mogę zawieść też osób, które oglądały to dziedzictwo Hogwartu i tam muszę dostarczyć resztkę tych opowieści. Oho! Obraziliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Ma w życiu ścieżki duch, ty mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ci za jeden? No. Geralt, Wiedźmin. Najemny zabójca? Czego tu szukasz? Widziałem wasze ogłoszenie. Ogłoszenie? Tu mieszkają porządni ludzie, nie znajdziesz u nas roboty. Jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc. Za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, Wiedźminie. Może się dogadamy. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Jest zwykłym potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Nikt z żywych. Świetnie. Wszyscy jesteście bardzo pomocni. Wnętrzności rozdziebały ptaki. A tutaj widzę ślady zębów. Dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancreid, za co inni płacą złotem. My płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsyconego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcemy. Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii. Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i ustalić, z czym będę miał do czynienia. Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. O. Ja nie jestem wielkim... Widać, ludziom nie służy. Wielkim zwolennikiem... Nie szanujesz naszych obyczajów. Ty i ta wiedźma jen. Tradycji, albo zwolenników tradycji. Nie jestem... Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Co ja gadam? Nie przepadam za miłośnikami tradycji. W sensie, z jednej strony oczywiście trzeba szanować obyczaje, ale tak długo, jak one nie sprawiają, że ludzie giną w lesie. Bestia nas testuje. Nasze umiejętności łowieckie. Nie ma, kurde. Jak zabija niewinnych, to trzeba jej porachować kości, ale pytanie, czy zabija niewinnych? Ale tak jak ten Sven mówił, to wielu chłopców zginęło, próbując stać się łowcami, nie? Cięć są wąskie i głębokie, jak zadane brzytwą. O, to zwykły burek chyba, co? Zobaczmy, co dalej. Jestem prawie pewien, że to leszy, ale nigdy nie wiadomo, nie?
Maleszego zawsze jest prosty sposób. Czyli... ogień. Kości połamane z dużą siłą. Nie warto parować ciosów. Nie, wilki tu się kręcą, ale na razie nie podchodzą za blisko, więc... ale pewnie podejdą prędzej czy później, co? Kurde, te szmery i szepty. Szukajmy dalej. A spokojnie. Ostrzył szpony albo zaznaczał terytorium. Ej, to może być wilkołak. Leszy, samiec jest. Ale leszy, proszę. Zaraza. Pewnie naznaczył go w wiosce. Pewnie tego starego dziada, co? Zobaczymy. Czyli leszy. Ciekawe. Nie wiedziałem, że leszy też będzie ostrzył szpony. On na pewno jest bardzo stary, skoro traktują go jak tradycję tutaj, nie? Dowiedzieć się więcej o leszym z Bestiariusza? Już chyba wiem wszystko, co mogę wiedzieć o leszym, ale skoro takie jest polecenie... Ciekawe. On, gdzie on będzie? Chyba w reliktach, nie? Duch lasu. Co on jest? Wrażliwy na bomba dwimeretowa, olej przeciw reliktom i glina, to już wiemy. Niektóre potwory są tak potężne, że ludzie zaczynają oddawać im boską cześć. Tak było w przypadku Leszego, zamieszkującego pradawny las okalający wieś Ferlund. Starszyzna osady była wręcz przekonana, że potwór roztacza nad miejscowymi opiekę, broni przed wrogami, uczy sztuki myślistwa. Wiedźmin miał jednak wątpliwości. Lesze są okrutnymi potworami. I starożytny osobnik mieszkający w puszczy pod Ferlund z pewnością nie był wyjątkiem. Geralt wiedział, że jeśli zdecyduje się uwolnić mieszkańców wsi od rzekomego opiekuna, nie będzie to łatwe zadanie. Leszy, zwany duchem lasu, był na tyle potężnym osobnikiem, że zapewne opanował sztukę naznaczania. Oznaczało to, że pośród mieszkańców Ferlund znajduje się osoba, którą potwór wypełnił swoją esencją. Póki takiego nieszczęśnika nie wygna się bądź nie zabije, Leszy zawsze będzie się odradzać w pobliżu swego leża. Nie lada wyzwaniem będzie też walka z samym Leszym. No, nie sądzę. Nie teraz. Może kiedyś. Olej wystarczy. Dobry olej i Igni. Igni raczej załatwi sprawę błyskawicznie. Pogadamy i ze Svenem, i z tym Heraldem o tym, nie? Heraldem w zasadzie. Wilki chyba odpuściły, mam wrażenie, że kręciło się ich tu więcej. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, co? Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć, a kiedyś... Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami. Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim, a gdy otoczyli Zajęczą Wargę, chyba wolałby spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach.
Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż niepodobnie tworzy się wiedźminów? To słaby argument, nie? Bo raczej nie jesteśmy fanami tworzenia wiedźminów. Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie Leszego. Trzeba wrócić na starą ścieżkę. Wejść do puszczy z nożem i włócznią. Stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza. Złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni. Idź na południe wzdłuż strumienia, poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. No dobra, możemy spróbować, dlaczego nie? Spróbuję twojej metody. Jeśli zawiedzie, to po prostu go zabiję. Jesteś rozsądny. Duch będzie wystawiał cię na próby, ale nie możesz się złamać. Jeśli zdołasz odnowić przymierze, wróć do mnie, a nie pożałuję złota. Nie jestem do końca pewny, czy to jest właściwa decyzja. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli nie jest właściwa, to zawsze to jakaś decyzja. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem wielkim zwolennikiem tradycji, ale to też jest trochę inny świat i tam siła jest ceniona, jeżeli coś sprawia, że są silniejsi. Tylko też pytanie, czy ten, co wierzy w tradycję, to interpretuje fakty jak należy, czy po prostu tak mu pasuje, więc wszystko dopasowuje do swojej wizji, nie? Ale to już za dużo ludzkich punktów widzenia. Jeżeli jest szansa, żeby uspokoić potwora i go nie zabijać, to lepiej to zrobić. Myślę, że to jest ścieżka, którą Geralt by wybrał. A zresztą, jak nie zdoła uspokoić Leszego, to zawsze może go ukatrupić. Ale tym to się zajmę, jak już wrócę od fryzjera. Bo muszę mykać? Tak państwo możecie sobie zobaczyć, że ile czasu, bo półtorej godziny siedzę. I z tych półtorej godziny chyba się uda złożyć jeden odcinek. Nie zawsze jest taki przelicznik. Czasami siedzę 3 godziny i wszystkie 3 godziny się nadają, a czasami są podróże, jakieś trasy dłuższe. Trzeba tu wyciąć, tam wyciąć, a czasami walka się powtarza 5 razy. Nie? To do zobaczenia. Z państwa perspektywy być może za chwilę. No i jestem. Wróciłem od Barbera. Ładnie ścięty. Czekajcie. Ha, młody człowiek, zupełnie młody. No, to wracamy do starszych zleceń. Teraz też właściwie na długo, za chwilę moja córka wróci z przedszkola i trzeba będzie się zabierać za robienie obiadu, więc na razie i tak muszę odkładać te ważne, większe zadania fabularne na później, ale mam nadzieję, że państwo nie mają mi za złe tego i że będziecie się bawili doskonale, tak jak ja się bawię. Ale nawet sobie nie wyobrażacie, jak kusi mnie zmiana pancerza i trochę stylu walki. Chociaż styl walki mi się podoba, ale czuję, że chciałbym więcej robić mieczem. Kurczaki pieczone. Jak będzie tylko okazja. Dlatego tak trochę usilnie biegam i szukam tego pancerza niedźwiedzia. Też mnie bardzo interesuje ten pancerz wilka arcymistrzowski, ale to też może być długa droga. O! Oho! No chodźcie tu. Nie lubią Irden. Nikt nie lubi Irden. A lubię ten Irden chyba jeszcze bardziej od Quena. To mi się takie wiedźmińskie bardzo wydaje, że Geralt... O, serce wilka. Że Geralt trochę zastawia pułapkę, nie? Chyba jedno serce wystarczy, ja tak te pozostałe rzeczy zostawię. Boję się, że potem skończę z całą masą serc wilka na podorędziu. Nie? Niech sobie tam leżą. Podoba mi się bardzo ten znak Irden, ale w związku z tym też bardzo fajnie może działać ten zapomniany pancerz wilka, bo on jednak... tam jest taka kombinacja, czy w zasadzie taka synergia pojawia się między znakiem Irden a Art, czyli tym takim odepchnięciem. A, czekajcie, głupi jestem.
tych wilczych serc to ja potrzebuję 5, czyli dokładnie tyle, ile ich tutaj wypadło, nie? Mam nadzieję, że jeszcze leżą, że nic nie przyszedło ich... Przyszedło? Nic nie przyszło. Ich nie zeżarło. Nie mogę się skupić, pachnę tak doskonale. Przepraszam Państwa. Za ten narcyzm. Te wszystkie takie smarowidła. Zastanawiam się, czy ja specjalnego coś muszę zrobić z tymi sercami wilka. Czy ja też muszę się przebrać, wziąć włócznie. Czasami miło tak spojrzeć na tą taką, na to takie pogaństwo w pełnej krasie. Ja cenię rzecz jasna religię jako... Jak ja ją cenię? Może nie do końca w przychylny sposób, ale wiem, że są osoby, którym religia jest bardzo potrzebna. I w żadnym razie nie chciałbym tych osób jakoś urazić czy coś. Nie, bo to są... Różne mamy potrzeby. Serio. I czasami możemy patrzeć... Ja wiem, że czasami dam się ponieść. Ale to nie jest w moim zupełnie... To też nie chodzi o to, że ja się boję powiedzieć tego, co myślę, bo mój stosunek do religii jest raczej negatywny, ale jako moje myślenie, nie? Że mi to nie jest do szczęścia potrzebne, natomiast są ludzie, którzy potrzebują tego do szczęścia i bardzo dobrze, jeżeli im to szczęście sprawia, nie? Więc też nie chciałbym być nigdy napastliwy wobec tego, że ktoś wybrał jakąś taką ścieżkę życiową inną niż moja, nie? Ale też z drugiej strony tęsknię za tymi religiami starożytnymi, takimi pogańskimi. No, tęsknię dlatego, że i jednym, i drugim, i tym współczesnym, i tym pogańskim mniej więcej ten sam poziom wiary daje. To być może po raz kolejny jest urażanie uczuć, nie? Ale się w tych takich staropolskich obrządkach coś w nich takiego jest. Ale może to tradycja. Boże, co się dzieje z niebem? Pogoda się zmienia z minuty na minutę. Leszy przyjął ofiarę. Widziałem słup dymu i taniec kruków na niebie. Teraz wszystko będzie po staremu. Przekonacie się w ciągu najbliższych dni. Ja zrobiłem, co do mnie należało. Czekasz na pieniądze, co? Nie bój się, mam dla ciebie złoto. Weź, zapracowałeś na każdą monetę. Ja mam wrażenie, że to był prostszy sposób na rozwiązanie tego zadania, bo ani się nie musiałem z potworem mierzyć, ani nie musiałem szukać tego człowieka, który jest związany z Leszym. Wiesz, że młodzi chłopcy nadal będą umierać przy kamieniu przymierza, próbując stać się myśliwymi? Morderstwa nie skończą się, nigdy. Nie zapłaciłem ci za prawienie morałów. Wykonałeś swoją pracę, czas ruszać w drogę. No i co, Harald? Za naszymi plecami płacisz Wiedźminowi, żeby wyniósł się i poniechał potwora. Skończyliśmy ze starszyzną. Zostałeś sam. Śmierć jest naturalną koleją rzeczy. Nie boję się jej. A więc jednak... Możesz zatrzymać pieniądze. O, to już jest ciekawa rzecz. Bo z jednej strony to nie jest moja sprawa, ale z drugiej strony też nie można pozwolić człowieka ukatrupić tylko dlatego, że ma inne poglądy, nie? Jak są tacy odważni, niech idą polować na potwora. Naprawdę sądzicie, że to morderstwo coś zmieni? Zrobiłeś swoje, wziąłeś pieniądze, to na co czekasz? Tu nie ma potworów! Nie pozwolę go zabić. Najpierw Wiedźmin! Na niego! Lodowego. Kogo zabić? Skończmy to. Widzę, że wszystkich szlak trafił, co? Tak bywa. Tak bywa, jak się zderzają poglądy ze sobą, nie? Po raz kolejny nie mi oceniać, kto miał tutaj rację. Jak to mówią, nikt nie jest bezwinny, nie?
Spójrzcie. Płyniemy gdzieś na połów? Do Oxenfurtu jeszcze nie ruszę, do Nowigradu jeszcze nie ruszę. Rozejrzę się w tej okolicy. A może odwiedzę kowala? Nie płaczcie, nie płaczcie, kobity. To była równa walka. W Artskellig zostało mi jeszcze jedno zlecenie. Morskie diabły. W Kertrolde można porozmawiać ze świadkami, co też zamierzam zrobić. Daleko nie mam. Uczeń Szkutnika jeszcze ktoś jest. Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila i Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy mój Rediebl wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Mure Diebl. To chyba będą po elficku diabły morskie, nie? Mure to morze, Diebl. Myślicie, że ten zbieg okoliczności w postaci brzmiących podobnie słów jest przypadkowy? W sensie, że jest to zbieg okoliczności? Nie zastanawiałem się nad tym, jak ten elficki język był tworzony i na podstawie czego. Ty jesteś Tove? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój Rediebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Nie jestem do końca pewny, czy Geralt może składać takie obietnice. To znaczy, pewnie do pewnego stopnia może, bo się pozbędzie tych utopców, które tutaj są, ale zakładam, że jeżeli to jest miejsce dobre dla utopców, to one wrócą prędzej czy później. Jest w ogóle ciekawa historia za każdym razem, kiedy ojciec tęskni za synem i wypatruje go nad brzegiem morza, kiedy ten się utopi. To jest taka bardzo współczesna myśl o tym, że rodzice opłakują dzieci i tęsknią za nimi. I pewnie to było charakterystyczne dla nas zawsze, ale też w takim świecie i w takich czasach ludzie byli oswojeni ze śmiercią znacznie bardziej. W sensie, trudno mi odnosić się do tych światów fantasy, nie? Ale zakładam, że w przeszłości, a to jest jednak odpowiednik przeszłości, no to ludzie byli oswojeni ze śmiercią. Ona była czymś, co zdarzało się często, było czymś normalnym. Co nie znaczy, że ludzie nie kochali swoich dzieci. A niektórzy kochali, inni mniej. Trzeba by żyć w tamtych czasach, żeby wiedzieć właściwie, co ludzi łączy i w jaki sposób. Kolejna ofiara. Widzę utopcę. Ten smród. To na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. No, to może być większy obszar poszukiwań. Dobra, tych dwóch mamy z głowy. Trzeba będzie poszukać pewnie na morzu pozostałych. A to może być ciężka sprawa, bo jednak ta kusza zadaje przerażająco niskie obrażenia. Ła. To jest niebyle jaki skarb, muszę powiedzieć państwu. Musiał wypłynąć. O! Dostrzegacie państwo? Ten zapach? Trochę ziółek pod spodem.
trzeba mi sięgnąć po ekwipunek. Strasznie dużo czasu zajmuje, nie? Wyszukanie odpowiedniego napitku. Coś tu widziałem na pewno i nie chodzi tylko i wyłącznie o ziółka. O, syreny. To niekoniecznie musi być tutaj w takim razie. Może być gdzieś dalej, może być też... A może chodziło nie o utopce, tylko o syreny? Może powinienem był tutaj przypłynąć łódką. Dobra, na razie poszukamy legowiska. Jak się syreny przyczepią, to pomyślimy o tym. Jak tak patrzę na mapę, a w zasadzie to jest niezły kawał obszaru, nie? Myślicie, że coś może być pod ziemią? Jakaś jaskinia? Cholera, trzeba było wziąć statek. Teraz żałuję. Ale są dwa miejsca, które mnie interesują. To jest jeden obszar, drugi jest tam trochę dalej, bliżej statków. Sobie sprawdzę ten drugi najpierw, bo jest mniejszy. Jakiś miecz. A jak skończę tutaj na Skellige, to wybiorę się... Muszę być blisko łowiska, o którym mówił Ruryk. Wybiorę się do Podzamcza, do mojej ulubionej pani Kowal. Ten smród to na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. Czy ty widzisz gdzieś ten zapach, Geralt? Trochę go widzę, ale ledwo, ledwo. Myślicie, że to zależy od intensywności? W sensie, to jak wygląda ten... No może być gdzieś tutaj. O! Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. No. Ciekawe, czy ja tu byłem już kiedyś. Ja sporo tych jaskiń odnalazłem w ramach takiej... Szlam i padlina. W ramach tych... Trzeba będzie na to uważać. No, to będzie nieźle wybuchać. Trzeba mieć to na uwadze. Są ślady. Ciężko się skupić. Kolejne utopce. Ogień załatwił pozostałe. Taki był plan. Oż cholera! Dobra, na szczęście mam odwar, ale też już zaczyna się kończyć powoli, nie? Może jest taki moment graniczny, kiedy powinienem pomedytować. Może nawet w tej jaskini powinienem. Leży ma... potwora, ale chyba nie utopca. Okej. Okay. A to ciekawostka w takim razie. Może te utopce komuś Strali tutaj... nieruszone, schowane na później. Utopce tak nie robią. Dobra, co to może być? Jakaś bystra syrena? Prawie nieruszone, schowane na później. Utopce tak nie robią. No nie, wygląda na prawie nieruszone, Geralt. Wygląda jak zeżarty prawie do końca. Na szyi zmiażdżona krtań. Został uduszony. Okej. A to ciekawe. Jaki stwór dusi? Sińce na szyi zmiażdżona krtań. Został uduszony. Dobra. Nie mogłeś, Geralt, powiedzieć to samo, co ostatnio? Cholera.
Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z igły czołów, żeby zamaskować mój zapach. Zaraz się tym zajmiemy, ale może najpierw oddamy się krótkiej medytacji. Nie? I od razu sobie zażyjemy eliksirów. Zaraz zobaczymy, czy ja się nauczyłem, gdzie one leżą, bo muszę teraz z ekwipunku się tym posługiwać. Odwar z kimy. To jest to, co jest mi potrzebne. A nie, 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 kima. Zaraz. Echidna. To mnie interesuje. I troll. No proszę. Ale swoją drogą ekima też jest ciekawa. Zadawanie obrażeń regeneruje żywotność, nie? Może nawet byłaby lepsza niż troll. Może nawet byłoby to lepsze niż echidna. Ochyda. Muszę sprawdzić. Zobaczymy teraz też w alchemii, czy jestem w stanie przygotować ten eliksir. Mikstura na przeczyszczenie to jest coś innego. Mutageny to też jest coś innego. Co ja tu w eliksirach? Feromony utopce. Jak widzicie, mózgów mi nie brakuje. No proszę. I większy mutagen mogę zrobić. A to już zrobiłem. To odnośnie zadania w Nowigradzie, czy w Oxenfurcie. No co? Zobaczmy, gdzie ten eliksir wylądował. Poszukanie jego może zająć trochę czasu? Nie, jest od razu tutaj. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szelfami. Ciekawe, na jak długo wystarczy. Kurde, mam nadzieję, że mi odwary nie zejdą. Nie głupia jest, nie? W sensie... Tu jest jakaś skrzynia jeszcze, zanim do niej wyjdę. Kurde. Oho. Aż. Tak to się robi. No, jakaś poważna była baba. Miała imię swoje. Ciekawe, czy jej historię można jakoś poznać. Swoją drogą, to ja musiałbym poczytać o babach wodnych. Są Państwo ciekawi, skąd się baby wodne biorą? Bo być może gdzieś tam w ramach różnych historii to zostało powiedziane, ale... Opróżniłem tą skrzynię, prawda? Pamiętałem, że tu jest. Kamień Zoria to jest na obrażenia od mrozu. Coś tu jeszcze? Wydawało mi się, że jeszcze coś tu widzę do podniesienia. Ale niespecjalnie. Zobaczmy sobie w glosariuszu, a potem w bestiariuszu, babę wodną. To będzie w kilku miejscach. To może być w Istotach Przeklętych, ale niekoniecznie. I to może być w Trupojadach. Abaja. Wiele brzydactw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczki, ale czegoś takiego nie widziałem. Zatoka przy zamku Kertrolde owiana była złą sławą. Rybakom, którzy zarzucali tam sieci, zdarzało się nie wracać z połowów. Coś ściągało wioślarzy za burtę drakarów, wywracało łodzie. Miejscowi o wszystkie te problemy obwiniali diabły morskie, jak na Skellige nazywa się utopcy. Prawda okazała się jednak znacznie gorsza. W pieczarach pod klifami Kierak miała leże baba wodna. Stara, doświadczona sztuka. O potężnych pazurach, które przełamią każdą gardę. Potrafiąca oślepić atakiem z dystansu, rozszarpać błyskawicznym kontratakiem. W starciu z nią przedadzą się znaki Irden, żeby ją spowalnić, i Quen, żeby ochronić się przed jej ciosami. A także duża doza szczęścia. Całe szczęście wiedźmin miał w zanadrzu kilka sztuczek. Maskując swój zapach, był w stanie zaskoczyć potwora z zatoki, a następnie go zgładzić. Ładnie, północny wiatr. Ignita tak. Nie zawsze to jest. Baba wodna. Jak one powstają?
Mówi się, że są żonami utopców. Skoro tak, to nie dziwię się, że takie z nich skurwysyny. Niektóre opowieści mówią o tym, jak wodne baby i wodnice zwabiały podróżnych do swoich zbudowanych na bagnach chatynek, udając zbłąkane starowinki. W istocie tylko ktoś bardzo pijany lub ślepy mógłby pomylić jej śmierdzące szlamem i padliną leże z przytulnym schronieniem, a potwora z babcią. Pomarszczone i pokryte brodawkami ciało wodnej baby mierzy bowiem niemal 2 metry i cuchnie mułem i rybami. Z karku sterczą jej długie, na 2 piędzie kostne wyrostki, a obrazu dopełniają włosy, jak wiechać wodorostów i szpony, których nie powstydziłby się wilkołak. No, ciekawe skąd się biorą. No chyba są takie stwory, które gdzieś tam rodzą się w tym magicznym świecie, tak jak i utopce. No bo niektóre potwory pochodzą z ludzi, nie? To jest jakaś mutacja albo jakieś inne szaleństwo. W tym przypadku zakładam, że nie wchodzi to w rachubę. Dobrze zmierzam do wyjścia? Nie wiem, czy bieganie z pochodnią jest najlepszym możliwym pomysłem, ale innego nie mam. Oj, to jest kolejny dowód na to, że trzeba było statkiem tu przypłynąć, nie? No dobra, popłynę zatem do tego szkutnika po nagrodę.